Cześć, ja nazywam się Arkadiusz Lisiczek, a to jest jedna z lekcji mojego kursu administracji serwerami Linux. Teraz bardzo ważna lekcja, dosyć złożona, więc warto tutaj na bieżąco wykonywać wszystkie polecenia, które będę Ci po kolei pokazywał. To, co zbudujemy w tym momencie, to będzie cluster HA, High Availability. Co to oznacza? W uproszczeniu jest to narzędzie, które pozwala nam zachować pełną dostępność danej aplikacji. Czyli dla przykładu, weźmy sobie taką stronę internetową. Jeżeli ta strona internetowa została postawiona u Ciebie na serwerze jednym, na przykład Linuxowym, uruchomiłeś sobie Apache'a, postawiłeś na nim stronę internetową, to w wypadku, gdyby ten Apache przestał działać, przestałby działać serwer, to naturalnie przestałaby działać też strona internetowa, nie byłaby dostępna dla świata. Jeżeli na tej stronie zarabiasz pieniądze, jeżeli służy ona Ci do sprzedaży, to automatycznie byś w tym momencie podczas jej niedostępności nie zarabiał i to by Ci przynosiło konkretne straty finansowe dla Ciebie, ewentualnie dla Twojego klienta. Zatem, aby taki problem rozwiązać, stosuje się coś takiego jak cluster HA, High Availability. Powoduje to, że taką usługę, na przykład stronę internetową, instalujesz na dwóch serwerach, dwóch niezależnych serwerach, najlepiej nie w tej samej sieci, czyli przykładowo jeden serwer, teraz strzelam, jeden w Poznaniu, drugi w Szczecinie, ewentualnie w ogóle jeszcze w innym kraju, na innej chmurze. I jeżeli jeden serwer przestanie działać, to automatycznie działanie aplikacji, czyli w tym wypadku strony www, przełącza się na drugi serwer. I oczywiście takie klastry też można stosować chociażby w przypadku dostępu do danych, do baz danych. Bardzo ważne rozwiązanie, warto się tego nauczyć, warto stosować i też warto pamiętać o tym, że klaster Linuxowy, w tym wypadku to, co zastosujemy, to tak zwany Peacemaker Cluster. To nie jest jedyne rozwiązanie. Rozwiązań klastrowych jest naprawdę sporo, niektóre darmowe, niektóre płatne. Warto tutaj pamiętać też, że możesz zastosować chociażby klaster z poziomu chmury. Większość dostawców internetowych oferuje swoje klastry, które często po prostu możesz wyklikać z panelu administracyjnego chmury. Ewentualnie, jeżeli korzystasz z jakiegoś hypervisora, na przykład Hyper-V, to nie ma też problemu, żeby taki klaster sobie stworzyć z poziomu właśnie aplikacji do zarządzania maszynami wirtualnymi. Czyli w takim wypadku nie konstruowałbyś klastra na Linuxie, ale troszeczkę wyżej, czyli na tym poziomie hypervisora. Z tego poziomu spiąłbyś odpowiedni klaster i w przypadku niedziałania jednej maszyny ruch przełączyłby się na drugą. Oczywiście w przypadku hypervisora jest to trochę bardziej skomplikowane. Dzisiaj pokażę Ci, jak zbudować sobie taki prosty klaster z użyciem Linuxa. Warto sobie w tym momencie też dodać, że jeżeli na początku naszego kursu ustawiłeś sobie minimalny rozmiar dysku na maszynie wirtualnej, tak jak mówiłem 5 GB, to w tym wypadku, co prawda, to dalej będzie wystarczająco, ale warto pamiętać o tym, że w dalszych lekcjach może już troszeczkę robić się problem z miejscem. Zatem to, co polecam, to najlepiej w tym momencie zrób sobie snapshota. Zapisz sobie tego snapshota, a gdy już przejdziesz tą lekcję, gdy już to wszystko wykonasz, to po prostu przywróć maszynę do wcześniejszego stanu, wtedy będziesz mógł dalsze lekcje wykonywać, ewentualnie zapisz sobie snapshota z klastrem na przyszłość, a następnie po prostu przywróć do wcześniejszego stanu z pominięciem tego właśnie klastra. Ewentualnie po prostu zrób całkowicie nowe maszyny, co na pewno takie ćwiczenie się przyda, ewentualnie po prostu dodaj miejsce na dysku. I teraz jeszcze z kwestii formalnych, zanim przejdziemy do praktyki, to warto pamiętać o tym, że wszystkie polecenia musisz wykonywać albo z poziomu roota, albo sudo. Zatem pamiętaj o tym, bo jeżeli będziesz wykonywał z uprawnieniami zwykłego użytkownika, no to po prostu to nie zadziała. Zatem root albo sudo. No i jeszcze w kwestii takiej formalnej, organizacyjnej. W tym momencie mamy dwie maszynki, standardowo jedna z adresem 43100, oczywiście końcówka, i druga z adresem 43101. I teraz tak, aby zainstalować Peacemakera, nasz klaster, to co musimy na początek zrobić, to zainstalować odpowiednie paczki, odpowiednie repozytoria. Często jest tak, że te repozytoria domyślnie nie są włączone, zatem warto to sprawdzić, czy mamy do nich dostęp. Robisz to poleceniem sudo dnf repo list all, czyli wydaje mi się, że już znane Ci polecenie wylistowania repozytoriów, tylko że w tym wypadku dodamy sobie grepa, czyli polecenie też, które już powinieneś kojarzyć, minus i high availability. To nam pozwoli wyszukać repozytoria,
właśnie związane z High Availability. Działamy na Mietku, sudo, zatem parasol 2323, Enter. No jak widzisz, w tym wypadku jest to domyślnie tak ustawione, że w CentOSie to repozytorium jest wyłączone. Zatem, aby je włączyć, to jeszcze raz sudo dnf config manager i teraz uruchamiamy polecenie set enabled high availability. I teraz w tym momencie literóweczka ability. I teraz, żeby była jasność, gdyby w przyszłości coś się zmieniło, już będzie się działo samodzielnie, jedna z tych komend na przykład przestanie działać, ewentualnie coś musisz zrobić, zastanawia się, jakie polecenie użyć. Na przykład może to ci się wydawać skomplikowane, to od razu dodam, że nie jest to nic skomplikowanego, bo to wszystko jest dostępne w dokumentacji oficjalnej Red Hata. Zatem jeżeli by się jakieś polecenia zmieniły, warto sobie wtedy zajrzeć do dokumentacji, odświeżyć ją, zobaczyć, co tam się wydarzyło. OK, mamy repozytorium włączone, zatem instalujemy nasz klaster, sudo yum install pcs pacemaker fans agents all, czyli instalujemy wszystkie paczki wymagane do działania naszego klastra. I teraz to co ważne, robimy to samo na drugim serwerze. Zatem już w tym momencie nie będę klepał tych formułek, po prostu sobie przeklepię parasol 2323. Jak widzisz, tutaj też jest wyłączone repozytorium. Włączamy je i instalujemy. W sumie mogłem dodać Y. No teraz muszę czatować i patrzeć. Dzięki wielkie, naturalnie to był tylko fragment. Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do kursu, to w linku pod tym nagraniem znajdziesz wszystkie informacje.